Dzień przed Wigilią zbierze się Suwalska Rada Miejska i po raz kolejny będą to obrady online. Radni między innymi podejmą decyzję, czy patronem najbliższych 12 miesięcy będzie urodzony w Suwałkach światowej klasy reżyser Andrzej Wajda. W 2021 roku, w marcu, przypadać będzie 95. rocznica urodzin tego wybitnego twórcy, natomiast kilka miesięcy później, w październiku, upłynie 5 lat od jego śmierci. Andrzej Wajda spędził w Suwałkach pierwsze 8 lat swojego życia. Wiele lat później, w okresie od 1989 do 1991 roku, był senatorem reprezentującym ziemię suwalską. Pod koniec XX stulecia pojawił się na Suwalszczyźnie już nie jako polityk, ale jako filmowiec. Latem 1998 roku w podsuwalskich Smolnikach realizował adaptację filmową narodowej epoki Pana Tadeusza. Film, zrealizowany z ogromnym rozmachem, wszedł na ekrany jesienią 1999 roku, a kilka miesięcy później, w roku milenijnym, nasz lokalny samorząd postanowił uhonorować Wajdę honorowym obywatelstwem Suwałk. 7 lat później Amerykańska Akademia Filmowa zdecydowała o przyznaniu Wajdzie Oscara za całokształt twórczości, a ta jest imponująca. Artysta, który zaczął swą karierę filmem Pokolenie, miał również w swoim dorobku tak spektakularne dzieła jak Wesele, Ziemia obiecana, Człowiek z żelaza czy Człowiek z marmuru. Rok Wajdy, jak znajdujemy w materiałach sesyjnych, ma mieć szczególną oprawę. Jego kulminacyjnym punktem ma być zaplanowany na połowę sierpnia 2021 roku festiwal filmowy Wajda na nowo. Taką imprezę prezydent Suwałk zapowiadał jeszcze w 2019 roku. Chodzi nam po głowie gdzieś jeszcze inny pomysł, który pewnie nie uda się w przyszłym roku zrealizować, ale w 2021 mamy ambitny tutaj plan, żeby wykorzystać wybitną postać polskiego kina, świetnego filmowca, reżysera Andrzeja Wajdę, świętej pamięci, urodzonego tutaj w Suwałkach, do tego, żeby miasto właśnie filmem żyło, szczególnie w tym okresie letnim. Mamy taki pomysł, nie chcę szczegółów zdradzać, myślę, że w przyszłym roku trzeba będzie to przedsięwzięcie dopracować i to jeszcze więcej będzie w Suwałkach właśnie dobrego takiego kina i młodych takich twórców, filmowców pracujących z kamerami pod okiem właśnie takich osób jak Krzysztof Zanussi, który po raz drugi odwiedza nasze miasto. No i cieszymy się, że właśnie ta dziedzina kultury w Suwałkach się powoli, ale ciągle rozwija. Podczas przyszłorocznego festiwalu możemy się spodziewać nie tylko projekcji filmowych, ale również spotkań z aktorami kreującymi postaci bohaterów w jego dziełach, warsztatów filmowych oraz interesującej wystawy prac znakomitego polskiego grafika Andrzeja Pongowskiego. Artysta plastyk podjął się stworzenia całej serii nowych plakatów dla dzieł filmowych Andrzeja Wajdy. Niewątpliwie takie wydarzenie byłoby atrakcją nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również doskonałą promocją Suwałk. Oczywiście o ile pandemia odpuści.